Siemanko Lidzicka, ja jestem Sebastian, a w dniu dzisiejszym pokażemy Wam turniej koszykówki w 2018 roku AWF Biała Podlaska. Widzę, że ze wszystkich zawodników to pan sędzia jest najlepiej zbudowany. Wiadomo, trzeba mieć jakieś tam warunki, tak? No, sędziowanie to nie jest też takie hop-siup. No właśnie, to mówię, trzeba też i wyglądać. Trzeba wyglądać, tak, no dokładnie. Jak się sędziuje dzisiejsze spotkanie na dzisiejszych turniejach? Jestem naprawdę pod wrażeniem poziomu, jaki chłopaki prezentują. Jest zaangażowanie. Jest zaangażowanie, wszyscy chcą grać, walczyć, jest naprawdę mega. Ile dzisiejszych spotkań do sędziowania? O Jezu, jeszcze zostało dwa, a sędziowałem już ze cztery. O choroba! Sporo jest, ale nie ma się... Jak skoncentrować się na tylu spotkaniach? Mamy pana doktora, pan doktor koncentruje. Potrafi zmotywować. Ja się nie znam, on jest najlepszy. A pan redaktor co może powiedzieć o dzisiejszych rozgrywkach? Podobają mi się, aczkolwiek dwa lata z rzędu to ja byłem w drużynie, która wygrywała. Panie dziekanie, jak się panu grało? Bardzo dobrze. Jak ocenia pan poziom przeciwników? Czy poziom jest bardzo wysoki, zacięte są mecze, co widać po wynikach. Spotkanie jest nam bardzo trudno, musimy dawać z siebie wszystko, ale liczymy na szczęśliwy finał i awans do finału. Tak, dzisiaj graliśmy w osłabionym składzie, bo nie grał z nami jego eminencja Długi Haliburda. O ten o. Pierwszy zawodnik. Ale ja widziałem, że to był trener dzisiejszego spotkania. Prawda? Tak, oczywiście wspomagał nas, dawał dobre rady, dobrych duch zespołu, takich więcej nam trzeba. Jeszcze nie widziałem, żeby w kadrze grała kobieta. No mamy w tym roku, po raz pierwszy dołączyła do zespołu kadry pani magister Agata Haliburda. Jest to zawodniczka, która kiedyś grała na poziomie ekstraklasy w polskiej lidze, koszykówki kobiet oczywiście. I ma bardzo duże doświadczenie, jak widać na boisku potrafi zaskoczyć nie jednego studenta. Pożyjemy, zobaczymy jak w tym roku będzie finał, z kim nam przyjdzie zagrać. Zaraz, o jakim finale? Trzeba wyjść z grupy, przepraszam bardzo. Tak, trochę wybiegłem w przyszłość, ale liczę, że to się uda nam. No właśnie, ale życzę tego wam. Bardzo dziękuję. Ja nic nie powiem. Jest pani chyba pierwszą kobietą, która pojawiła się w kadrze. Wiem, że kiedyś była kadra żeńska, więc no tak bardzo no, nie jestem pierwszą. Ile to już lat? 15. Myślę, że to doświadczenie było widać na dzisiejszym spotkaniu. Dziękuję. Chciałbym pani pogratulować i chciałbym życzyć pani finału dzisiejszego turnieju. Mam nadzieję, że tak będzie. To piąteczka. Let's get lost tonight. You could be my black Kate Moss tonight. Play secretary on the ball tonight. And you don't give a f- what they all say, right? Awesome, the Christian and Christian Dior. Damn, they don't make them like this anymore. I ask, 'cause I'm not sure. Do anybody make real... Mamy ich. Potwierdzone info, mamy. Na golfa tylko 3 punkty. Stawiamy na tego pana, stawiamy na tego pana. MVP tego meczu. 3 na golfa, najlepsza w Polsce jest. Najlepsza w Polsce jest. Najlepsza w Polsce jest. Wow! Dzięki. Skąd wasza nazwa? Bo kolega ma nazwisko Golf. My nazywamy go Golf. No i to jego drużyna. Tak wyszło. Golfiarze, słuchajcie, jak wam się grało w dzisiejszym spotkaniu? Fajnie, ale ciężko. MVP! 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 Bardzo ciężki mecz, bo kolega Szymon z tamtego zespołu cały czas jechał za wygraną. Ciągnął w pojedynkę praktycznie, rzucił chyba 80% punktów. My go podwaliliśmy. Oni tak rzucą swoje. I wy cały czas mieliśmy tą bezpieczną przewagę i jakoś się udało dotrwać. Powiedz mi, czy to był was pierwszy mecz? Tak, i właśnie bardzo ważny, bo baliśmy się ich od początku. Niewygodni rywale. Jutro właśnie drugi mecz, dosyć spokojny, od środę gramy z kadrą i już nie możemy się doczekać, aż spotkam się z własnym trenerem.
Myślę, że chcę mu dogryźć. You could be my black Kate Moss tonight. Play secretary on the ball tonight. And you don't give a what they all say, right?